przeciwieństwie do wielu ludzi, nie przytyła na kwarantannie, a bardzo schudła. Co stoi za dramatyczna utrata wagi ulubienicy Brytyjczyków? Znak zapytania. Księżna Kate może się poszczycić idealnie szczupłą sylwetką. Tuż przed ślubem postanowiła jeszcze bardziej zadbać o linię i postawiła na popularną dietę. Wtedy była wręcz chudziutka, a to jeszcze przed urodzeniem trojga dzieci. Obecnie również zachwyca figurą, ale ostatnio, kiedy większość ludzi narzeka na nadprogramowe kilogramy spowodowane kwarantanną, ona dramatycznie traci na wadze. Co za tym stoi? Znak zapytania. Księżna Kate jest bardzo chuda. Co się dzieje? Znak zapytania. Książę William nie mógł tego nie zauważyć i boi się o Kate. Książę Cambridge myśli, że jego żona powoli nie daje sobie rady z presją królewskiego życia. Jest szczególnie przerażony, wiedząc, że jego matka sama walczyła z zaburzeniami odżywiania, mówi informator. Osoba wtajemniczona twierdzi, że bulimia może być przyczyną tego, że jest taka chuda. Powód jej stresu? Oczywiście Meghan Markle. Obciążenie pracą Kate jest dwa razy większe niż kiedyś teraz, kiedy Markle wyjechała do Ameryki. Dodaj do tego presję związaną z nauczaniem w domu George'a i Charlotte i masz powody, mówi donosiciel. Książę William podobno zwrócił się nawet do królowej i jego ojca o wsparcie emocjonalne. Bardzo się boi, żeby Kate nie powtórzyła historii jego mamy. Nie jest specjalista i obawia się, że jeśli zareaguje nieadekwatnie do sytuacji, może jeszcze pogorszyć stan matki swoich dzieci. Czy należy wierzyć doniesieniom tabloidów? Kate zawsze była i jest szczupła. Jej najnowsze zdjęcia zaprzeczają tezie postawionej w artykule. Żona Williama wygląda bardzo dobrze i nie widać po niej dramatycznej utraty kilogramów.